Dobra, zawracam tam. A chciałem w ogóle tutaj obok gdzieś wylądować, nie? Tylko mówię... Ja mówię, no nie tłuczę tam. Nie, ja... Kurczę, chłopie, ja już wiesz, trochę lat, ale to poli mam strasznie mało. Prawie że w skali tutaj... A i tak zawsze się wyczepiłem. Co na przykład paru, to tutaj tak... naprawili. No, w lewo, takie szarpnięcie, nie? Nie, 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 wiesz, bo taki czasami nie jest. Tak mówię, że mnie teraz... Ale to uważaj, co mam. Tak, muszę przeleć się w bardziej kurde. To znaczy nie, wiesz, nie, jest, ale wiesz, na prawo zasadzie, i potem w lewo, żeby lądować. W tej chwili to odpływ no, bardzo. No, właśnie, nie, ale właśnie tutaj trzeba traktować... Za bardzo nie chcieć, żeby było dobrze. Bo też miałem parę gaw takich, gdzie latałem, a robiłem takie błędy, a za chwilę robiłem coś tak, że ktoś się mnie pytał, czy ile ja latam. Także to trzeba bardzo uważać, żeby się nie za bardzo tam poczuć. Ani też nie przeginać z tą skromnością. Lewą sterówką, twoją lewą w stronę brzuszka. A tutaj jest ten przyczyny. Albo za to? Tak, to się jedzie. Dobra, tam też jedzie za tobą. Ty zrobiłaś mi w ogóle jakieś zdjęcie? Halo, koleżanko. Nie no, jakieś zdjęcie mi zrobiłaś? No. Kurde, rewelacja. Bo nikt by mi nie uwierzył, że kurde byłem tak wysoko. Nie, pod koniec Robert mnie wyciągnął, kurczę, już tak, że prawie prosta lina była do dołu, nie? No wyluzowałeś się, bo nie miałeś radia. Ale to jest, wiesz, z jednej strony dobrze, bo jesteś sam, a z drugiej strony niedobrze, bo... To są rzeczy, na przykład byś utopił w zakręcie, wiesz, mówisz, że utopałeś termikę, za chwilę byś wpadł w duszenie i w tym momencie wyliczyłeś sobie, bo cię zabierało, ale za chwilę jest duszenie. Nie opadanie normalne, grawitacyjne, tylko duszenie, czyli odwrotność opadania, znaczy wznoszenia. I wtedy się można zdziwić. A jak lecisz z wiatrem, nie daj Bóg robić jeszcze jakiś zakręt w tym momencie. To jest taka siła uderzenia, że ty sam mówiąc w szczególnie jesteś w stanie nawet z tego budżetu już stłumić. Więc to, wiesz, każda lekcja, każda sytuacja, lekcja dla wszystkich. A dziewczyna niech nagrywa, kurde. Okej, fajnie, trzeba pamiętać te pozytywy, ale... Na będzie nagrywała, bo pamięta. Zresztą ten powiedziałem, żeby cię jeszcze nagrała. Nie tylko o sobie myślę, tak? Kolego? No właśnie... Myślałem, że jesteś kumplami, tak? No właśnie. Powiedziałem, żeby cię też nagrywała. Widzę, że ona plecami do mnie. No, ale fajnie. Paulino! Kurde, odpierdziele. Paulino! Paulino! O! Dwie to dwie. Tutaj będzie gadał coś. Weź mu krzyknij, kurde, albo jeździmy, albo gadamy. No tu szybko podpinać się, kurde, glajty gotowe. Wojtek, pomyślnych lotów! Czeka następny na ciągu, tu się spręża chłopak, nie chce podpuścić. Dobra, jest wstępny, poczekamy na samo. Ja wiem, że jest wstępny, kurde. Już minutę. Ja mam tu po tej wodzie biec. Ale to odlecisz od razu. Za zębami. Byś płakał, kurde, że po wodzie. To po wodzie, po wodzie. Wyczep się, niech następny się podczepia. Boi się zmoczyć tramki. Ja pierdzielę. A teraz z boku tak trochę wie, nie? No, trochę idzie. Paulino! Trochę boczny. No, boczny, a to nie za fajne. No właśnie. Ona wie. A ty, żebyś tak nie latał w siedzeniu, wiesz, pierdolnij na niej, kurde. Bo bym, ja za bardzo siedziałem i tak ting w tą stronę, ting w za siebie. A się wyłożyłem, kurde, na nie? Jak Robercie, co robimy? Jest zupełnie na mańka. Poczekamy, aż ta wątka się usunie. Przyjął. Jeszcze sterówek jest na nas. No, nie puszczaj. Tak naprawdę nie ważne. Nie, ale ja jej puściłem i wtedy... Nie puszczaj. Nie wolno. Jedną rękę ewentualnie. Aha. I to już też ci mówił tak... Robert. Jeszcze, no jeszcze termika jest. Nie widzisz, sam widzisz, że termika. Co się jest napięta? Tak, jest napięta. Mocno się zaprzyj i wtedy kurde się lepiej biegnie. Co się stanie, jak się w hol zerwie? Bujnie. No może coś się dzieje. No właśnie. Albo nie wiem, będzie musiał hamować. Splajt ci przepadnie do przodu. I zamiast go hamować, to ty będziesz miał ręce pod dupą. No i wejdziesz w cukierek tak zwany. W opakowaniu. Wylądujesz w opakowaniu. Nie, nie, to są takie życzliwe rady. Naprawdę warto. Każdy koło, każda sytuacja to... Nie możesz wylecieć na lewo, bo zaraz jest opałowany. Słyszałeś? Po
prawej stronie. Po prawej stronie drogi. Oto, jestem gdy naciągnę. Gotowy? Jak tu z tyłu? Dobrze? W porządku. Dobrze. Prawie. Jazda, jazda, jazda. Jest jazda. Zaprzyj się porządnie, bo wtedy lepiej się wystrzeliwuje. Od razu do góry. Tak, 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 dokładnie. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. O! Ta woda była. Bieg, 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 bieg! I dobrze, tak trzymaj. Prawej strony drogi się trzymaj. Bardzo ładnie, pilot powietrzny na połowę. Nie. Jest zabawa. Załóż mnie na ten. Jeszcze nie ma. Bardzo ładnie, patrz teraz ten brzuszek, zobacz. To się nie robię, cię przeleci. Zobacz, czy jest fajnie. Uwaga, to jest naprawdę niezbędne. Nie jest bardzo ważne, bo ta sytuacja naprawdę nie jest ważna, kiedy latasz. Ja, jak ktoś coś powie, to latał z niedawna, ma jakieś spostrzeżenie, które ja ignoruję na przykład. To się może zapytać na lewo. Tak skrzydło ustawiasz, to tak. I postaraj się wylądować pod wiatr i tak mniej więcej w tym miejscu, gdzie... To nie jest tak ważne, jak to, żeby środek był tak wyciągnięty. Nawet niech banana, tylko tak. Do góry jest, to mocno. O tak, o to chodzi, tak? I tutaj ładnie, żeby wszystko... O tak. Ten środek jeszcze troszkę do tyłu, jak może. O, świetnie, dobrze. I teraz się tym prawym bokiem jeszcze zajmujemy i mamy film. Co jest, kurde? Coś z Robertowym radiem.